Szybkość, adrenalina i decybele do potęgi, a wszystko w przyjaznej atmosferze i z bezwzględnym poszanowaniem zasad fair play. Sprawdźmy, jak mają się zawodnicy pierwszej rundy wyścigu Orlen Super Race w Kleczewie. Można się rozpędzić, tak naprawdę dużo w tych błotach można stracić. Powtarzam, wszyscy mają takie same warunki, także nikt nie jest uprzywilejowany, trasa świetna. Tak naprawdę trzeba w tym deszczu jeździć, jeżeli oczywiście jest tylko okazja. W naszym przypadku oczy są najważniejsze, więc zakładamy coś takiego, jakby taki film, który pozwala nam na dobrą widoczność. Przewidujemy w połowie jazdy przy zjeździe na tankowanie, wymianę gogli ewentualnie, a jak to nie pomoże, to trzeba po prostu ściągnąć, no i tak jedziemy. Nie ma jakiegoś złotego środka, tak jak w przypadku innych sprzętów. Jak kierowca jedzie i ma wszystko pod kontrolą, jedzie mu się bardzo komfortowo, to znaczy, że jest za wolno i albo jest w kiepskim miejscu, albo po prostu nie ma szans na jakiś dobry wynik. Czołówka, podejrzewam, że jedzie na 110% swoich możliwości. Zdobyłem tytuł mistrza Super Rally w 2019 roku. Jakieś oczywiście sukcesy typu zwycięstwa, jakieś podia się pojawiają, także trzeba generalnie jeździć, bo długi czas przejeździłem w swojej karierze bez żadnych wyczynów, że tak powiem. Trzeba zagryźć zęby, trenować, jeździć, sprzęt ulepszać, ale generalnie to inwestować w siebie, bo tutaj to jest najważniejsze. Tak naprawdę taki trening praktyczny to jest kilka miejsc w Polsce, czyli jakiś tam tor na przykład w Dębskiej Woli, kilka ewentualnie innych takich zamkniętych obiektów, w których możemy jeździć, nikt nas nie goni. To jest jedno. Zawody też są w pewnym sensie treningiem, więc tak naprawdę im częściej jeździmy, to tym lepiej. A resztę to już jest taki trening, powiedziałbym, bardziej na sucho, bez sprzętu, siłownia, crossfit, jakieś bieżnie, bieganie, takie rzeczy. Przepraszam, muszę na start iść. Już? Ale już?